Rząd apeluje, aby nie ulegać panice i nie kupować drogiego węgla. Według zapewnień jego ceny mają spaść do końca czerwca. Ich gwarantem będzie Polska Grupa Górnicza. Węgiel jest drogi, a niektóre składy świecą pustkami. Polacy obawiają się tej sytuacji. Po embargu na węgiel z Rosji dziś w Polsce brakuje około 5 milionów ton, alarmują związkowcy. Opozycja twierdzi, że rząd nie panuje nad sytuacją. Pozwalacie w Polsce kwitnąć mafii węglowej. Węgiel, który w kopalni kosztuje 1000 zł na rynku detalicznym, a kosztuje już 3000 zł. Na te zarzuty odpowiadała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Natomiast takimi debatami jak teraz, tymi wypowiedziami w mediach, których jest pełno, napędzacie państwo spekulacje, napędzacie panikę, napędzacie wysokie ceny i zachęcacie nieuczciwych pośredników do spekulowania. PGG jest w trakcie zawierania nowych umów ze wszystkimi pośrednikami. Są to umowy franczyzowe, gwarantujące cenę taką samą, jaka jest w sklepie PGG. Jest to bardzo dobra cena, taka sama cena jak według GUS w 2021 roku. Sytuacja jest pod kontrolą, pod warunkiem, że państwo będziecie z nami współpracować. Rząd planuje wprowadzenie dopłat do cen węgla dla podmiotów, które zdecydują się zaoferować węgiel odbiorcom po cenach, w jakich proponuje go obecnie Polska Grupa Górnicza. Co więcej, cały czas można składać wnioski o dodatek osłonowy. W jego ramach gospodarstwa domowe, które używają węgla do opalania, mogą uzyskać wsparcie. Maksymalne dofinansowanie to 1400 zł.